Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, kim jest... Zapraszam do oglądania. Czy po prostu Inslee Harriott to przede wszystkim znany brytyjski kucharz, autor książek kucharskich oraz prezenter telewizyjny. W Polsce, jak i na świecie, jako mem przede wszystkim jest kojarzony z sytuacji, gdzie przygotowuje kurczaka w panierce, rozprowadza po nim marynatę i padają przy tym te piękne słowa. Jest to urywek z programu Inslee Barbecue Bible, który emitowany był w 1997 roku. Oryginał został opublikowany na kanale Demon Heart 2 lipca 2013 roku. Jednak by go obejrzeć, trzeba się cofnąć do 2015 roku, ponieważ z niewiadomych przyczyn zniknął z YouTube. Oczywiście nie ma to większego znaczenia, bo na YouTube od reuploadów aż się roi, z czego najpopularniejsze mają kolejno prawie 17 milionów wyświetleń i ponad 21 milionów wyświetleń. Dodatkowo oryginalny 3-minutowy segment z przygotowywaniem kurczaka na oryginalnym kanale BBC Good Food ma już prawie 22 miliony wyświetleń. Cała ta kwestia z pocieraniem mięsa, jak i wiele tego typu sytuacji przez naszego bohatera miała podtekst, powiedzmy, bardziej dla dorosłych i myślę, że większość z was wie, o co mi chodzi. Give me a good old rub. Część z was z pewnością uzna to za oczywiste, ale z pewnością znajdą się osoby, które myślą oraz znają Inslee Harriotta jako mem tylko z tej sceny. A prawda jest taka, że jest to jedynie wierzchołek góry lodowej, a jego zdjęcia już w 2010 roku stały się wiralem ówczesnego internetu. Ale żeby wszystko było bardziej przejrzyste, może zacznijmy od początku, czyli kim jest Inslee Harriott? Tak jak wcześniej wspomniałem, Inslee Harriott to znany brytyjski kucharz, autor książek kucharskich oraz prezenter telewizyjny. Urodził się 28 lutego 1957 roku w Londynie. Warto również wspomnieć, że jest pochodzenia jamańskiego. Swoją przygodę z gotowaniem rozpoczął Westminster Kingsway College. Z tego co możemy zauważyć, uczelnia ta charakteryzuje się wieloma znanymi absolwentami. Od szefów kuchni, do prezenterów, aktorów czy muzyków. A skoro już o muzyce mowa, warto też wspomnieć, że w latach 90. nasz bohater wraz ze szkolnym znajomym założył zespół muzyczny The Calypso Twins. Ale jak mogliśmy zauważyć, czy może bardziej nie zauważyć, dużej kariery muzycznej nie zrobili. Tego samego w przypadku Inslee Harriotta nie można powiedzieć o jego pracy w kuchni. W pierwszej restauracji, w której odbył staż, został szefem kuchni. W telewizji, głównie w programach kulinarnych, pojawiał się niemalże regularnie od 1988 roku. Jeżeli chodzi o książki, napisał ich 18, sprzedając na świecie 2 miliony egzemplarzy. Jego popularność oraz nadzwyczajny styl bycia już w 2010 roku, w grudniu, został zauważony przez tą luźniejszą część internetu. Wszystko zaczęło się od tego zdjęcia. Stało się ono wiralem, początkowo na 4chanie, by chwilę później rozlać się na cały internet. Głównie przez to, że samo zdjęcie było utożsamiane jako trollface lub rape face, przez co również wielokrotnie było przerabiane. Oczywiście internet nie dał o sobie zapomnieć Harriottowi. Pod koniec czerwca, tym razem na Reddicie, podobną wiralową przygodę przeżyło zdjęcie naszego bohatera polewającego olej na patelnię. Jak dobrze z początku tego filmiku wiemy, na tym się nie skończyło i można by nawet bardziej powiedzieć, że dopiero się zaczęło, patrząc na to, jakie przebicie miał ten legendarny urywek z 2013 roku, który zapisał Harriotta w historii internetu już na zawsze. Można powiedzieć, że stał się światowym odpowiednikiem naszego Roberta Makowicza. Oczywiście w swoim stylu. Jako ciekawostkę warto podkreślić, jak silny fanbase wokół swojej osoby uzbierał nasz bohater. Doszło do takiej sytuacji, iż niejaki Jordan Harris wystąpił z petycją o umieszczenie jego twarzy na banknocie 20 funtów. A pod nią podpisało się prawie 24 tysiące osób. Ale jakoś tak wyszło, że się nie udało. I to by w tym odcinku było na tyle, jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku, na których link znajdziesz w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. I oczywiście dziękuję, bo pierwszy raz stawiam filmik po wbiciu 5 tysięcy subskrypcji. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia. Yo. Spice.